Okej, zanim zaczniemy film, chciałem powiedzieć to, że z jakiegoś powodu mi się zablokował i kompletnie usunęło się oryginalne nagranie, więc nie ma w ogóle niczego ciekawego, żebyście widzieli w tym filmie. Widzicie po prostu zablokowaną część filmu, którą będziecie widzieć z głosem za chwilę. Ja naprawdę przepraszam, ale film się popsuł i jego plik się popsuł, z tego nie będziecie mieć niestety w filmie. Okej, teraz zapraszam do filmu. Pokémon Future Zone. Gdzie jest to gracz? Ej! Dzisiaj miałem nagrywać Pokémon Infinite Future. Trudno, aż graję, już nagram wam. Witam z tej strony, Nikoszu, witam was. Pokémon! Okej, więc zacznijmy. Zaczynamy od tego, od naszej Team Recap. Na zacznijmy. Zaczynam od Buff, nasz Nidoking z naturką Lowni i z abilitką Poison Point, z ciosami Water Pulse, Trash, Double Kick i Protect. Następnie mamy El, mój Beedrill, okropny Pokémon, najgorszy w mojej całej drużynie, z naturką naiwności, z abilitką Swarm, z ciosami Thief, z nowym ciosem Rage, Tweedle i Protect. Następnie mamy coś, mój Pikachu z Dr. Nature, z abilitką Static, z ciosami Stam, Thunder, Choke, Quick Attack, Thunder Wave. Następnie mamy Angra, mój Pidgeotto, Sassy Nature, z abilitką Kinai, a z ciosami Thief, Cast, Quick Attack, Sun Attack. Następnie mamy Def, mój Monkey, z Mild Nature, z abilitką Vital Spirit, z ciosami Rock Tomb, Karate Chop, Fury Swipe, Focus Energy. Finalnie mamy naszego Butterfree, czyli mojego Flow, z Quiet, z naturką Quiet, z abilitką Compound Ice, z ciosami Thief, Ghast, Poison Powder i Super Sonic. Ja za chwilę wracam. Okej, okay. DK! I'm back, baby! Więc okej, okay, lecimy! Jak widzicie, każdy jest na levelu 25. Okej, dzisiaj epizod trenerów. Lecimy. Nie do King! Co? Buffie? Zniszcz to. O, jak się boję, to Nito. Co, po twojej pamięci? I co, gdzie twoja pamięta teraz? Nie pracowałem na to, ciężko. Hej, Youngster Joy! Hej, Jerry! Lubisz rataty? To ja mam dla ciebie podpowiedź. Nigdy nie zadzieraj z moim Pikachu. Powiedziałem! Nigdy nie zadzieraj z moim Pikachu. Bo twój ratata zniknie w moment. O, masz jeszcze Spirola. Ale słodkość z twojej strony. Ale mi słodzisz. Zobaczmy, jak to pójdzie z tobą. Nie łapiecie Pokemonów? To jakie dostajecie? Nidoran męski. Coś ciekawego. Nidoran damski. Pójdę tutaj w ciebie,
chyba Def. Def jest świetnym Pokemonem. I mam nadzieję, że nie przegra z tym czymś. Gościu, to ma pek! Ty umrzesz, Def! Traf te Fury Swipe'y! Dziękuję. Kolejna gra Pokémon? Super! Pobawię się tutaj. O, ja nie mogę! Słodziutko. Słodki, słodki exp. Dlaczego mówię, że mi słodzą? Słodzą mi to, że słodzą mi tym, że nie są tacy ciężcy. O to mi chodzi. Ale łatwo. Easy. Taki masz, tak? Jen. Jenity. Iz. Okej, przestanę. Okej, przestanę być niemiły. Okej, ale na serio, są tacy głupi. Okej, przestanę być niemiły. Okej, ale na serio. Stos może to łatwiej ogarnąć. Nie sztos? Tak, to rozumiem jako tak sztos. Pika, pi! Jakbyście, nie wiem, chcielibyście tego, żebym zrobił już serię anime z tego? Twoja kolejna ratata, okropne fałki i tak dalej, tak? Milutko. O, wreszcie! Zacząłem się nudzić już. O, dzięki, Tiemek! Ekans? Przygotuj się na destrukcję. Serio? O, wreszcie, buffa mogę wykorzystać. Teraz powtórkę z rozrywki. Pokażę tobie, co zrobiłem tamtemu gościowi. To zrobiłem. Z jego stanowczo. No nie jestem gościu. Co ty myślisz? Ja już byłem w paru regionach Pokémon. I co, myślisz, że ja nie jestem, że jestem słaby? Zobacz. Mój tata kupił mi naprawdę rzadkiego Pokémon. Zobacz. Nie chwal się. Odisz jest rzadki. Co ty bredzisz? Widziałem takie Pokémony niedaleko tej drogi.
PJ. O, kolego! Chętnie ciebie zapoznam z moim Pokemonem Dev. Mam nadzieję, że tobie się podoba. I nie będzie robił żadnych problemów. Słyszałem, że jest za kamieniami. Pokemonem. Przepraszam. Clifery? O czym ty gadasz? Ten? A, wziął w Mount Moon. On tobie go nie kupił, tylko złapał. Widziałem takie parę. Tak, racja. Oko szkoła. Co ty myślisz? Pikachu, rozwal. O, jak fajnie, Cubone! Dawno tego Pokemona nie widziałem. Naprawdę trochę mi i szkoda tych starych ich Pokemonów. Rzadko ich widzę już. Rzadziej i coraz rzadziej. A Cubone to już rzadkość nad rzadkościami. Sturdy, Sturdy. Ale Poison Pącik ciebie załatwi. Przepraszam, za chwilę wracam. No, no, Cam! What the frick do? Baw, baw. No, przegrałaś. Do widzenia. Ej. Jestem dobry. Okej, tak. No. Jest, tak. Jest. No. Dzięki za informację. Ja po to tutaj przyszłam. Przyszedłem. Nie przyszłam, przyszedłem. Tak, skrzypi moje krzesło. Więc to tyle ze szkoły, I guess. 80% to nawet dużo. Chyba miałem tylko jedno pytanie źle. Dzisiaj w takim razie udało nam się ogarnąć szkołę. Więc w takim razie, jak myślicie? Co będziemy robić teraz? Ja myślę, że teraz... Ja... Oj! Dziwne. Ludzie, u mnie jest jasno. Dlaczego jest wieczór teraz? Jakby co jest wcześniej u mnie. Z jakiegoś powodu jest ciemno. Ach. To jest trochę denerwujące, że nie mam kat. Muszę przychodzić przez ten dom. Co zrobiłeś? Na jedno serpisa.
Tak, chcę, żebyś skiutowała mojego Nidokinga. Co? Czas przygotować mojego klasycznego Andra. W ogóle... Ej, co Andra trzyma? Co robi Twisted Spoon? Bulba Bulbasaur! Co? Bulba Bulba? Bulhill. O, by the way, ja teraz będę uczyć ciosów Pokemonów, ok? Więc za chwilę się widzimy. Pok jump! Ok, więc lecimy tutaj. Zobaczmy, jakie poki mamy. Ratata! Po co mi ratata? Może maga? Ta ratata ma gat. A jeżeli nie, to bym musiał hakować, dlatego mi się nie chce robić, bo nie chcę być cheater. What? Paras i dobry Pokémon, ale za chwilę wymieniam Bidrilla. Kocham Bidrilla i tak dalej, ale po co on mi? Nie jestem tak mocno do niego przywiązany, rozumiecie? Nie jestem do niego przywiązany tak mocno, jak do reszty moich Pokemonów. Okej. Okej, dziękuję. No.
Powinnam zapisać. Lecimy! Zapraszam Bulbasaur do drużyny! Okej, widzimy się za chwilę. Pok! 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 Je, je, je! Je, je, je! Pok! 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 I co? Pogi, pogi, pok! Pok, 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 pok! Tak! Okej, ludzie, jak nazwiemy tego? Więc obecnie spojrzę na komentarze i wam powiem. Okej, więc nie ma żadnych komentarzy, ale wiem, kto był. Jedyny w swoim rodzaju. Joe Mama! Był z nami, więc Joe Mama dodajemy. Zapraszam do gry. No i super. Lepiej być nie mogło. Ale wiemy, że jest jeszcze drugie wejście do Dekidyn. Wyleć. Więc przechodzimy tam. Ta, za dużo dzisiaj rzeczy. Złapaliśmy naszego Bulbazaura. Bulbuzu! Widzicie, jestem zadowolony i to mega. Ja uwielbiam Kanto. Kanto piękne. I nie o to chodzi, że ja nienawidzę każdej innej generacji. Tylko kocham tamte Pokemony. No i ma coś dla mnie z Kanto, coś takiego magicznego dla mnie. Które inne generacje tak jakby trochę tracą. Na przykład generacja druga ma Kanto. Hidden Village Part 2. Ej, to jest drugie przejście do Hidden Village. Max Elixir. No. Warto było spróbować, I guess, though. Plus nie mogę tutaj zabić żadnych Pokemonów, bo bym się trochę czuł źle. Bo to jest sanktuarium. A, to tu. To jest wyjście. Cool. Teraz to wiem, ale wcześniej tego nie wiedziałem, więc warto było sprawdzić. To znaczy, że widzimy się w następnym epizodzie, gdzie będziemy mieć już nowego partnera i to już ewoluowanego w jedynego swoim rodzaju. Ivysaura. Oto będzie nasz jedyny, pierwszy nowy członek tej serii, który zastąpi jednego z naszych członków z tej drużyny. I to jest za przeproszeniem Beedrill. Beedrill to dobry Pokemon. Nie mam nadzieję, co, że go nie lubię. Nie mam z nim po prostu nic wspólnego. Wiecie, co już bardziej bym wolał? Mogłem farmować tego Pokemona. Nie chciało mi się. El, witam w boksie przyjaciół. Pikachu! Co, Chip? Więc to koniec. Nara, Mr. B.